Rowery Jednoślad.pl. Cześć. Razem z wami dzisiaj oglądam moje wczorajsze wideo, które nagrywałem idąc do fizjoterapeuty. Staram się tak gdzieś mniej więcej raz na tydzień pójść na takie porządne rozciąganie, takiego, którego sobie sam nigdy w życiu bym nie zrobił, bo pewnej granicy bólu po prostu nie da się przekroczyć. Powiem wam, że nawet nie sądziłem, że będzie tego dnia tak źle. Tak źle jeszcze nie było. A to dopiero początek, nie? I chyba ta noga jest zawsze bardziej poszkodowana. No. Mam dysproporcję kończyn. Tydzień to powtarzam, ale tak źle jeszcze nie było. Tu jest najgorzej. Co to jest? O Jezu. Czego to? Biegania czy do roweru? Tylko... Tak, odbieganie, idioto. Jest! Kto stawił się tak dawno? No, to był hardkorowy tydzień po prostu treningu plus dziewicze bieganie. To jest nie do wytrzymania ból. Mięśnie wszystkie są tak pospinane. A to jest przez to, że się mało rozciągam i generalnie jestem spięty. Tak od urodzenia mam. A łydki... O matko. Nie wiem, co on robi tak naprawdę i znowu mnie boli od samego patrzenia. I... To jest facet, który jest w stanie łokciem znokautować każdego. Coś niesamowitego, rozciąganie mięśnia pośrodkowego. Śmigając na rowerze czy biegając, jest to pozycja obowiązkowa. Czego ty No, powiem wam, że... Człowiek sobie nie zdaje na co dzień sprawy z tego, jak bardzo jest pospinany. To samo tyczy się pleców. I dopiero po takiej sesji z trenerem, z fizjoterapeutą, jesteście w stanie sobie zdać z tego sprawę, jakie poważne ma się braki. I to dotyczy doskonałej większości ludzi, którzy uprawiają jakikolwiek sport. Dlatego ja siebie muszę samego motywować coraz bardziej właśnie do rozciągania, a motywuje mnie to, że potem na takiej fizjoterapii po prostu wiem, że będzie mnie bolało mniej przez to. Tak hardkorowej, tak bolesnej sesji jeszcze nie miałem. To jest wynik wielu zaniedbań, mojej też głupoty, bo w tamtym tygodniu właśnie przetrenowałem się głównie ze sprawą po prostu biegania i że na pierwszy raz od pół roku postanowiłem sobie zrobić tak 8 km longiem, a potem jeszcze to wszystko dokręciłem rowerem 100-kilometrowym, więc było źle, ale mam nadzieję, że tym sposobem odpowiedziałem na tak wiele pytań dotyczących tego, po co chodzić do fizjoterapeuty, skoro na przykład mnie nic nie boli. No a potem okazuje się, że jednak zaległości są i to ogromne. Dzięki wielkie, cześć. Rowery Jednoślad.pl